2009 zajął Marek Rutkiewicz, DHL autor. Zapraszamy na podium. Miejsce drugie, jego kolega klubowy z DHL autor, Radosław Romanik. A zwycięzcą i tytuł mistrzowski na rok 2009 wywalczył Przemysław Niemiec, Misze Silver Crossel Italia. Zapraszamy. Radek Romanik jest najmłodszą córeczką, bowiem ma jeszcze starszą. I Przemek Niemiec, Marek Rutkiewicz, Radek Romanik. Bardzo proszę. Proszę Państwa, koszulkę dla mistrza Polski wręczy najlepszy góral Polski z lat 60. Józef Gawliczek. Państwo pamiętacie, między Łasakiem, nie Łasakiem, a... Jak się nazywał? Królakiem, tak, Aszurkowskim, właśnie. Między Królakiem a Szurkowskim Józef Gawliczek. Ryszard Szurkowski wręcza, Bogdan Rzepka, Tomasz Gromala, Marcin Przychodny i Ryszard Szlam. Proszę Państwa, Panie Józefie, na ręce nowego mistrza, od wielokrotnego mistrza Polski, który nie takie 100-kilometrowe dystanse w górach pokonywał, Przemek Niemiec otrzymuje koszulkę mistrza Polski. Radek Romanik, wicemistrzostwo, srebrny medal, wychowanek Górnika Wałbrzych. Stąd krajan, proszę Państwa, z Wałbrzycha, trasy ma opanowane, mieszka teraz w Chełmsku. I Marek Rutkiewicz, szósty kolarz ostatniego Tour de Pologne, razem z Przemkiem Niemcem wybierają się na Mistrzostwa Świata, które końcem września odbędą się i tam będą bronić barw reprezentacji Polski. Jeszcze raz brawa i teraz jeszcze fotografie, pamiątkowe zdjęcia, zdjęcia do telewizji. Dzisiaj 22 oglądamy, w sobotę o 18:00. Duża relacja z tej imprezy, Telewizja Wrocław. Teraz panowie na jedno podium, panowie wszyscy tutaj, nasi gospodarze, sponsorzy, organizatorzy i goście, proszę Państwa. No nie trzeba Państwu przedstawiać, Ryszard Szurkowski, Józef Gawliczek, to tytani szos, a pozostali panowie pracują na rzecz kolarstwa dolnośląskiego. Dziękujemy. Tutaj cztery pokolenia, bo pan Gawliczek ma już swoje lata, a córka Radka ma 3 latka dopiero. Może będzie jeździć za 10 lat, może za 15. Nie ma syna, ma 2 córki i myślę, że jeszcze o Romanikach usłyszymy w polskim kolarstwie. Proszę Państwa, to nie koniec jeszcze uroczystości, bowiem teraz Radek odda córkę małżonce, a on zapowiedział, że kończy karierę, więc tutaj wielu ludzi przyjechało, żeby mu podziękować po tych 30 niespełna laty ścigania się. Tak długo w polskim peletonie nigdy nikt nie jeździł. I teraz Radku, prosimy Cię na scenę, na podium. Nie raz stawał na pierwszym miejscu. Był mistrzem Polski na szosie, teraz zdobył srebrny medal w górskich mistrzostwach, a miał już brązowy medal. Prosimy trenera Sławomira Nowickiego, który go wychował w Górniku. Edmund Pleśnierowicz, dobry duch, proszę Państwa, wałbrzyskiego kolarstwa. Zapraszamy Was tutaj, panowie, i będziemy tutaj teraz mogli wręczyć upominki, listy gratulacyjne i to, co serce każe wręczać Radkowi Romanikowi. To jest dopiero początek uroczystości. One do końca roku będą trwały i przy różnych okazjach będą wręczane. A więc zaczynamy. LKKS Górnik Wałbrzych, proszę Państwa, więc klub, w którym Radek się wychował i
Co prawda od wielu lat nie reprezentuje barw wałbrzyskich, ale w Wałbrzychu ciągle trenuje, w Wałbrzychu ciągle daje przykład młodzieży, jak należy jeździć, co należy robić, by tak długo się ścigać i z sukcesami. Olimpijczyk z Aten, proszę Państwa, w 2004 roku, to jest właśnie Edmund Pleśnierowicz, szeryf tak zwany. Te napisy, które Państwo widzieliście na drogach, to jest jego dzieło, te wielkie banery o Radku Romaniku, to są dwa dni pracy tutaj, malował razem z kolegami i dzisiaj kibicował i trzymał kciuki. Klub dziękuję już Radkowi. Teraz bardzo proszę DZ Call, proszę Państwa, więc Bogdan Rzepka, Tomasz Gromala i Marcin Przychodny. Te uroczystości, tak jak już mówiłem, są zaplanowane do listopada. Tutaj jeszcze przy różnych okazjach będą przyjaciele Radka żegnać, a i on pewnie w wielu miejscach jeszcze będzie żegnał się z kibicami. Wytrzymały zawodnik, ale łza się wokół zakręciła. Teraz, proszę Państwa, w imieniu prezydenta miasta Wałbrzycha, Piotra Kruczkowskiego, zostanie odczytany list. Mam przyjemność odczytać list prezydenta miasta Wałbrzycha, pana Piotra Kruczkowskiego, dla Radosława Romanika. Szanowny panie, od wielu lat jestem pełen uznania dla pana osiągnięć kolarskich, które są jedną z najjaśniejszych kart wałbrzyskiego sportu. Chcąc uhonorować pana za wspaniałą postawę sportową i ogromne zasługi w reprezentowaniu barw naszego miasta, pragnę serdecznie zaprosić na Dni Wałbrzycha 6 września. Uważam, że zakończenie kariery tak znakomitego sportowca powinno mieć szczególną oprawę w rodzinnym mieście i w otoczeniu tysięcy Wałbrzysza. Licząc na przychylne przyjęcie zaproszenia, pozostaje z szacunkiem Piotr Kruczkowski, prezydent miasta Wałbrzycha. Zapraszam, Państwa również zapraszam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 5-6 września są Dni Wałbrzycha. 5-6 Piaskowa Góra. Jeszcze nie koniec, Radek, no przecież ty naprawdę masz wielu przyjaciół. Teraz w imieniu druhów od serca Kazimierz Bojarski, proszę Państwa, górnik, lekarz, kibic sportowy, kibic kolarstwa. Konkretno tutaj upominek dla Radka. No już obaj panowie płaczą dość mocno, chyba będzie padać jutro mocno. Kazi, jeszcze tak, dziękujemy ci, Kazimierzu. Proszę Państwa, tak, opiekuję się jako doktor medycyny pracy kolarzami. Od grona przyjaciół, piękna tutaj wygrawerowana tablica. Dziękujemy Ci za 27 lat startów i za osiągnięte wyniki, dostarczenie nam wielkich emocji. Życzymy Ci szczęścia w przyszłości. Mundek i Waldek, bardzo proszę, Mundek i Waldek, proszę Państwa, jak ten srebrny medal wspaniale wygląda na piersi Radka tutaj w dniu dzisiejszym, kiedy tyle gratulacji od przyjaciół. To są, proszę Państwa, tylko część tych różnych darów serca, które dla Radka spłyną. On naprawdę 27 lat temu, w 75 roku zaczął to swoje ściganie i w tej chwili miał 8-9 lat, jak pojawił się w Górniku Wałbrzych. Zaczął od narciarstwa, proszę Państwa, od biatlonu. Potem dopiero dał się namówić. Radku, dziękujemy Ci bardzo. Wielkie brawa. Radosław Romanik kończy karierę, ale czy zakończy, dowiemy się w kwietniu przyszłego roku w Sobótce, kiedy zaczyna się sezon wiosenny. Proszę Państwa, i w ten sposób bardzo uroczyście tutaj jest wielu. Tutaj jest wielu kolegów, zaraz pewnie jeszcze będzie wiele uścisków dla niego. W ten sposób górskie mistrzostwa Polski dobiegają końca. Rozdaliśmy, proszę Państwa, aż 5 i 3, 8, 9 kompletów medali. A więc, proszę Państwa, 27 zawodników wyjechało z medalami i dzięki Państwu, dzięki kibicom, dzięki organizatorom ta wspaniała impreza mogła się tutaj odbyć. Dziękujemy Państwu, zapraszamy na ziemię wałbrzyską, zapraszamy na Dni Wałbrzycha. 5 września w Głuszycy są górale, się kolarze górscy, a w Wałbrzychu jeszcze są Mistrzostwa Polski w